dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powołuje tych prostych ludzi, którzy odważyli się pójść za Nim, zostawiając wszystko, co ich łączyło z codziennością. Od tej pory będziecie rybakami ludzi. Nie jest to wcale proste i łatwe pozostawić dotychczasowe życie i pójść za Jezusem. Pójść za tym, który mówi, że życie wcale nie będzie łatwe i proste, że kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. To jest wielka odwaga, pójść właśnie za Panem Bogiem i wyznawać Ewangelię, wyznawać przykazania w codzienności. Dzisiaj zwłaszcza, wiele razy to powtarzałem już, ludzie, którzy przyznają się do Chrystusa, są znienawidzeni. Którzy przyznają się do tego, że dla nich wartością jest Pan Bóg. Są odrzucani przez świat, bo są niewygodni, bo mówią prawdę, bo głoszą Chrystusa od 2000 lat. Każdy chrześcijanin, który przyznaje się do Chrystusa, jest znienawidzany. Czasami właśnie prowadzi też to aż do śmierci męczeńskiej. Dwa dni temu, może wczoraj też, zostało poddane, aby Rzym rozpoczął proces beatyfikacji kapłana, który został zamordowany, młodego, bo 28 lat, nie pamiętam nazwiska, kiedy został zamordowany. Tylko dlatego, że nie wyrzekł się wiary, tylko dlatego, że przyznawał się do Chrystusa. To jest, moi drodzy, dla nas bardzo ważne świadectwo, że tacy ludzie byli i tacy ludzie również są i dzisiaj. Przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest na jakiś sposób apostołem, który głosi Chrystusa. Czy rodzice, czy dziadkowie pokazują swoim najbliższym, co jest ważne w życiu. Pokazują, że modlitwa, że Eucharystia, sakramenty święte są potrzebne człowiekowi w życiu. Bo jeśli tego zabraknie, to człowiek wcześniej czy później dozna swoistego dramatu w swoim życiu. Dlatego, moi drodzy, każdego dnia bądźmy apostołami. I nie bójmy się, że ktoś nam powie takie czy inne zdanie, bo takich nie będzie brakować. Bo takich coraz więcej zaczyna być ludzi, którzy nie chcą Chrystusa w swoim życiu, nie chcą Boga w swoim sercu, bo im wygodniej jest żyć po swojemu. Zwłaszcza dzisiaj dla młodych, którym wydaje się, że życie bez sakramentów, że życie bez Pana Boga, Eucharystii niedzielnej, daje im szczęście. To zwykłe lenistwo, to zwykłe odejście od Chrystusa prowadzi na manowce. I czym w przyszłości będzie się dalej wydawać, że tak jest dobrze, to nie będzie dobrze. Bo dusza, moi drodzy, nie przeżyje tego. Sumienie będzie to wszystko wyrzucać. I można wiele rzeczy robić i uważać, że według mnie to jest dobrze, a jednak to sumienie wszystko wyrzuci. Chociażby, kiedy starsze panie przychodzą i mówią w spowiedzi, to nie jest zdrada spowiedzi, bo nie mówię nazwiska ani imienia, proszę księdza, dokonałam aborcji. Byłam młoda, nie wiedziałam, że to będzie mnie dręczyło przez całe życie. Ja już wiele razy z tego grzechu się spowiadałam. Ale dalej nie mogę z tym sobie poradzić. Nie da się oszukać sumienia, nie da się oszukać swojej duszy, bo to wszystko, moi drodzy, będzie przedstawione przed Panem Bogiem w wieczności. Dlatego, tak apostołowie, starajmy się świadczyć na co dzień o Chrystusie, nie wstydzić się swojej wiary, nie zapierać się swojej wiary, bo nasza wiara, moi drodzy, jest, powiedziałem,
bardzo piękna, bo Pan Jezus uczy nas miłości do drugiego człowieka. I nawet będą nam mówić złe rzeczy, wyrządzać krzywdę, to trzeba ich akceptować, to trzeba się za nich modlić. To jest nasze właśnie też powołanie, abyśmy modlili się za tych, którzy pobłądzili. Amen.